Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Dzisiaj troszeczkę w innej odsłonie jesteśmy w Lublinie na targach terrarystycznych. Jest 16 dzień kwietnia 2023 roku. Można było spotkać na targach bardzo dużo zwierząt, m.in. legwany, jaszczurki, gekony, a nawet kameleona. Mogliśmy również podziwiać i również można było kupić wiele rodzajów pająków, stawonogów. Ale generalnie drąsł tam do szkoły. Najgorzej właśnie jak to jest 30 metrów, tak jak teraz, to do tego momentu nie ma, bo od takiego momentu rosną w miarę przyzwoite. A i również można było dokupić do swoich terrariów różnego rodzaju gadżety. Było wystawców z całej Polski, jak i jedno stoisko również było z Czech. Było coś dla fanów kwiatów, były rosiczki, były kwiaty drapieżne. Można również było nabyć i zobaczyć terraria. Bardzo ładne węże, bładuściele. Zbożówka. I wiele, wiele innych. Niektórych to obrzydza, ale są również do kupienia robaczki do karmienia zwierząt, takie jak karaczany. Możemy podziwiać tutaj pająka pysznika, ślimaki, od najmniejszych do największych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Można również było kupić patyczaki, pająki. No i moi drodzy, na tyle by było dzisiejszego oglądania. Targi może nie są duże, ale dla osób, które zajmują się terrorystyką, myślę, że coś dla siebie zawsze znajdą. Także dzisiaj troszeczkę tematyka była inna, ale myślę, że również dla was było to ciekawe. Dziękuję wam, pozdrawiam i do kolejnego spotkania, kolejnych filmów.